Cześć, z tej strony Zuza, a to jest moja szuflada i tym razem porozmawiamy o 100 najlepszych książkach XXI wieku według New York Timesa. Słuchajcie, moi drodzy, mamy dopiero 2024 rok, ale w New York Timesie czas płynie szybciej, bo tam już udało nam się zamknąć cały XXI wiek i jesteśmy gotowi, żeby sporządzić listę najlepszych książek w tym wieku. Bardzo kontrowersyjny tytuł jest tej listy i chciałabym w sumie z Wami troszeczkę na ten temat porozmawiać, no bo jednak New York Times, lista bestsellerów na New York Timesa sprzedaje niemałą liczbę książek, a z drugiej strony mamy tutaj taką lekką wpadkę, moim zdaniem, z tą listą, która no, troszeczkę mi przynajmniej to wyobrażenie o sekcji literatura w New York Timesie troszeczkę burzy. Także no, skupmy się na tej ciekawej liście, która została opublikowana dosłownie w zeszłym tygodniu. Wielkie nagłówki w New York Timesie, że ponad 500 ekspertów z literatury, w tym autorów fikcji i literatury faktu, krytyków, recenzentów i również całej redakcji tej części książkowej New York Timesa zagłosowało, nikt nie wie do końca jak głosowało, na najlepsze książki XXI wieku. No i może zanim przejdziemy bezpośrednio do tej listy, to zaczniemy od takiej małej anegdoty. Moi drodzy, przenieśmy się w czasie, do czasu kiedy siedzieliście w ławce gdzieś w okolicach 4., 5. Klasy podstawówki na kartkówce z historii i tam pojawiało się takie pytanie, pułapka. Jest rok 1900 albo 1800. Który to jest wiek? Mam wrażenie, że chyba każdy w szkole przechodził na historii tego rodzaju pytanie, pułapkę, czy na kartkówce, czy na sprawdzianie, czy gdziekolwiek. No i moi drodzy, kto nie zdałby z tej kartkówki, to jest właśnie New York Times, bo jak przynajmniej w polskim systemie edukacji się dowiadujemy na pewnym etapie, XXI wiek zaczyna się 1 stycznia 2001 roku. Nie w New York Timesie, bo tutaj mamy książki od 1 stycznia 2000 roku, a lista nazywa się Najlepsze książki XXI wieku. Jesteśmy w połowie roku 2024, czyli nawet nie mogliśmy poczekać do końca roku, żeby według ich wyliczeń, chociażby było to ćwierćwiecze, zaczynało się. Jakby według chronologii takiej prawdziwej historycznej w ogóle jesteśmy daleko od ćwierćwiecza, a już na podstawie ćwierćwiecza mówić o tym, co jest najlepsze w całym wieku, którego mamy jeszcze tam 75 lat do przeżycia, no jest troszeczkę śmieszne. No to trzeba przyznać, że jednak ten nagłówek bez dopisku dotychczas albo na razie mi po prostu sprawia, że nie podchodzę poważnie do tego rodzaju list. No więc to jest taka pierwsza rzecz, którą tam znalazłam. Czyli nie dość, że mamy w uzasadnieniu nad tą listą, że jest 25 lat literatury, że najlepsze książki od 1 stycznia 2000 roku, kiedy się nawet jeszcze XXI wiek nie zaczął. No bardzo ciekawa sprawa, bardzo ciekawa sprawa. Oczywiście tam we wstępie, tuż nad tą listą jest wymienione kilka nazwisk autorów, którzy brali udział w tym głosowaniu, bo to tak naprawdę głosowanie nie było, chodziło o to, że każdy z tych 500 osób wybierał chyba 10 książek, dla nich najważniejszych, najlepszych. W XXI wieku. No i na podstawie tych 10 razy te 503 osoby, które wzięły udział, powstała ta lista. No czyli mogło być to, że tak powiem, lepszy schemat. Bo potem co? Jakby jedynka jest to, co najczęściej najwięcej głosów dostało,
a 100 to jest po prostu ta, co się pojawiła tylko raz, albo gdzie się w ogóle zaczyna ten próg, gdzie są tylko książki, które zostały wymienione tylko raz przez te 500 osób, bo zakładam, że jest ich więcej niż jedna. Także no, system, że tak powiem, wzbudza wątpliwości, daty wzbudzają wątpliwości, matematyka, którą się stosuje w New York Timesie i wiedza historyczna też średnio. No ale słuchajcie, sama lista. No ja wam powiem na wstępie, że przyjrzałam wszystkie te 100 książek, które na tej liście są. I rzeczywiście pojawiają się książki znane, doceniane, mnóstwo książek, które dostały jakieś nagrody. Natomiast no, nie widzę tego znamiona najlepsze do końca. Nie rozumiem jakby, co najlepsze na tej liście oznacza. Pojęcia nie mam, dlatego że no 90% tej listy to jest literatura piękna. Okej, ale piszemy też inne rzeczy. Jest mało książek spoza rynku amerykańskiego. Jest to więcej niż się spodziewałam, to mogę powiedzieć na wstępie, że jednak jest troszeczkę na takich nazwisk czy tłumaczeń w ogóle jakby na tej liście nie stricte anglojęzycznych książek jest kilka, ale to nie jest duży procent. Także nawet w kontekście tych nagród to tam mamy troszeczkę większą różnorodność, nie wszystko, no ale kilku noblistów, ale tylko kilku. Nobliści też w pewnym sensie zostali tutaj pominięci. No lista jest, słuchajcie, przedziwna. I ja, przeglądając te 100 książek, powiem wam, że nie wyolbrzymiając absolutnie, 3/4 tych książek absolutnie nie słyszałam. Może gdzieś mi się autor obił, wiecie, gdzieś go zobaczyłam, nazwisko kojarzę mniej więcej, to na pewno ten procent byłby wyższy, ale jeżeli chodzi o te tytuły, to naprawdę no, w moim tutaj świecie, tym naszym świecie jakby rodzimym, polskim rynku literackim, jest duża część tych książek, która w ogóle przeszła bez echa, albo których nawet nie ma, albo są bardzo, bardzo niedawno dopiero w Polsce. No bo chyba nie muszę tłumaczyć, że nie ma żadnej książki polskiego autora na tej liście, łącznie z Olgą Tokarczuk, która potencjalnie ze względu na tego Nobla miała, powiedzmy, największe szanse. Także no, wszystkie to są wydania zagraniczne i to, no, powiem wam, że ten dobór tych książek na tej liście jest naprawdę rzeczą ciekawą, taką niezrozumiałą dla mnie. Ja z tych wszystkich 100 książek przeczytam jedną, akurat szczęśliwie znajduje się w top 10 na miejscu 9 i akurat to jest książka, którą wam polecam, więc teraz przejdę właśnie do pozytywów tej listy. Na tej liście znajduje się książka Kazuo Ishiguro. Jedna książka Kazuo Ishiguro, Never Let Me Go. Ja czytałam w oryginale akurat tę książkę, ona jest również w wydaniu polskim dostępna. W ogóle Kazuo Ishiguro się dobrze, jest bardzo dobrze dostępny w Polsce, szybko tłumaczony, dobrze się czyta. Naprawdę to jest książka dla mnie bardzo ciekawa. No już skracając bardzo fabułę, tutaj mamy pomysł taki, że jesteśmy w szkole z internatem w przyszłości. No i tam generalnie nie są to zwykłe dzieci, to się dowiadujemy bardzo szybko. Oni generalnie są hodowani, żeby być dawcami organów. Także to jest takie spojrzenie w to, co może nas czekać, to są jakieś klony, nie klony. No, taki jest, że tak powiem, bardzo niecodzienny pomysł na fabułę Kazuo Ishiguro i naprawdę emocjonalnie ciekawa jest ta książka, etycznie na pewno wyzwanie, żeby dla swojej własnej osobistej etyki, żeby sobie to przeczytać i zobaczyć, jak się zareaguje na pewne decyzje albo nie, popełnione w tej książce. Także ta książka bardzo ciekawa, ja bym ją prawdopodobnie też umieściła na takiej liście, nie wiem, czy w top 10, wątpię, ale no, jest to naprawdę wartościowa książka. To jest jedyna książka z całej tej liczby 100 książek, którą ja osobiście przeczytałam i którą naprawdę mogę wam polecić.
Najciekawsze potencjalnie z tej listy jest fakt, że absolutnie nie słyszałam o autorce ani o książkach jej autorki, tej autorki, a są aż trzy chyba na liście tych 100 najlepszych. Okazuje się, że po prostu tutaj może małe zaćmienie z mojej strony, bo książki są i popularne i w Polsce i na świecie, także potencjalnie coś przeoczyłam. Słuchajcie, Elena Ferrante wygrała absolutnie tę listę, jest numerem jeden. Numerem jeden jest Genialna przyjaciółka tej autorki. To jest książka, o której ja nie słyszałam. Natomiast ona rzeczywiście, ja posprawdzałam ten fakt i ona rzeczywiście jest bardzo popularną książką również w Polsce. Tutaj akurat wydawnictwo, również Sonia Draga, w ogóle Sonia Draga dosyć sporo wydaje tych książek z tej listy najlepszych. No i te książki, i on, to jest, numerem jeden jest ta Genialna przyjaciółka, ale tak wspominałam, kilka innych książek, dwie chyba jeszcze znajdują się na tej liście. No także tutaj potencjalnie, może rzeczywiście coś przeoczyłam, jestem sobie to w stanie wyobrazić, bo rzeczywiście tych przeczytań na Lubimy Czytać jest no bardzo dużo, a dużo tych książek najlepszych, o których tutaj teraz nie mówię, czyli tych, które moim zdaniem przepadły w otchłani, no albo część jest niewydana w ogóle w Polsce, a część po wydaniu no nie bardzo została przeczytana. Także no nie wiem kompletnie, co mam dalej o tym tutaj myśleć. Bardzo, bardzo mało literatury faktu, a nie chce mi się wierzyć przez 24 i pół roku. Nie ma tu co najmniej dwóch, trzech reportaży. Nie ma żadnej biografii, bo to chyba nie są najlepsze książki. A jakby kompletnie pominięte, segment literatury na tej liście, no nie istnieje tak naprawdę. Głównie, no tak jak wspominałam, jest to głównie literatura piękna i ja się, na takich listach ja się spodziewam, że tej literatury pięknej będzie tam najwięcej, ale żeby pominąć całkowicie no całe gatunki, no to jest, że tak powiem, dosyć duży problem, wydaje mi się, bo no wbrew pozorom najlepsze książki występują w kilku gatunkach, nie tylko w literaturze pięknej. Przynajmniej ja mam takie osobiste odczucia. No wydaje mi się ogólnie, że ta lista to jest jeden wielki niewypał przez system, jaki New York Times sobie wymyślił, bo no nie wiem, w jaki sposób miałoby to dowieść, 500 osób miało zadecydować o tym, jakie są najlepsze książki na świecie. I w sumie jest to książka by New York Times, New York Timesa, a w sumie tylko redakcja tam głosuje. No po prostu przedziwna sytuacja. Nagłówki na ten temat jest, już są, jest mnóstwo artykułów z książkami, które zostały pominięte. To jest coś, słuchajcie, taki fenomen, nie wiem, New York Times próbował coś zrobić jak Oscary. Czyli że wiecie, żeby wzbudzić tego rodzaju kontrowersje, że o, tego nie ma, a ta osoba została pominięta, a ci nobliści w ogóle pominięci, tutaj Nagroda Pulitzera też w zasadzie, amerykańska nagroda za najlepsze książki, tak też troszeczkę pomijana, za dziennikarstwo, Booker trochę tak, fantastykę w ogóle zlejmy, może dwie, trzy książki, żeby nie było, literatura faktu, dajmy sobie z tym spokój, no po prostu absolutnie przedziwne. I dlaczego to się nazywa głosowanie, jeżeli to jest w końcu lista rankingowa 10 najlepszych książek według 500 osób, i z tego robimy 100 książek? Odlot. Nie wiem, kto siedział tam w New York Timesie i podjął decyzję na temat tego, że robimy to. No, ale mi to nie gra kompletnie. Kompletnie, moi drodzy. No i tak naprawdę jestem ciekawa, co wy sądzicie o takich listach, bo ja generalnie lubię takie zestawienia, ale te zestawienia muszą mieć ręce i nogi, moi drodzy, a nie, że
że piszemy XXI wiek, a w sumie obejmujemy rok XX, potem, że 25 lat, a w sumie nie minęło. No wszystko po prostu od początku tej listy mi się nie zgadza. I tak jak jestem fanką zestawień, robię sobie swoje osobiste zestawienia, lubię statystyki, no to taka poważna publikacja jak New York Times nie może sobie pozwolić na to, żeby robić coś tak bardzo na odpierdziel. No i to z tym Was tak naprawdę zostawiam. Ja jestem ciekawa, czy Wy zwracacie na to uwagę, bo jakby fakt, że coś jest bestsellerem New York Times, a ja na to zwracam uwagę, jakby to nie będę Was okłamywać, ale teraz będę patrzeć na to przymrażając oczy, no bo tam troszeczkę chyba sobie trochę z nas zaczęli kpić w tym dziale literatury. I absolutnie mi się to nie podoba i właśnie w związku z tymi moimi uczuciami tutaj tak naprawdę jesteśmy. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie o tym i czy w ogóle jest miejsce, czas i przestrzeń na to, żeby już robić listy podsumowujące cały XXI wiek. Bo dla mnie to jest absolutna abstrakcja, nie rozumiem w ogóle, co tutaj się dzieje. No, co na pewno zostało osiągnięte, to to, że New York Times miał niesamowite wyniki, jeżeli chodzi o publicystykę, o ilość tytułów online, o ilość wypowiedzi, do których w sumie sama się też teraz dokładam. I jeżeli taki był cel, to zostało osiągnięte, ale literatura na tym nic nie zyskała i na tym kończę, bo już naprawdę nie wiem. To jest, moi drodzy, takie pomieszanie zdziwienia z rozczarowaniem. No i co? No i chyba ode mnie to tyle. Jak zwykle, nie mam zakończenia. Narka! Mam nadzieję, że spotkamy się w jakichś lepszych okolicznościach za tydzień.